Hej, tutaj Justyna. Witajcie na kanale kochamzabawki.pl. W tym odcinku zobaczycie grę tęczowych przyjaciół od Hasbro Gaming, a jest ona przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy piękną, kolorową planszę do gry, naklejki, pionki, dodatkowe akcesoria oraz instrukcje. Zanim rozpoczniemy naszą grę, na planszy ustawimy tęczę. Robimy to w dowolnej kolejności, w dowolnych miejscach. Na chmurkach znajdują się specjalne wypustki, które umieszczamy w otworach na planszy. Chmurki ustawiamy, jak już mówiłam, w dowolny sposób. No i została nam ostatnia, największa. Teraz każdy z graczy wybiera pionek. Pierwsza rozpoczyna osoba najmłodsza i to ona ma pierwszeństwo w wyborze pionków, ale wszystkie pionki są piękne i myślę, że łatwo będziecie mogli się dogadać, kto wybiera którą postać. Mamy tutaj księżniczkę Twilight Sparkle, Rainbow Dash oraz Pinkie Pie. W grze może brać udział od 2 do 3 graczy. Teraz kucyki ustawiamy na polu z 1. No i pierwsza osoba będzie teraz posługiwać się strzałką na kolorowej tarczy, która wskaże, o ile pól się przesuwamy. Strzałka pokazuje 4, no i Rainbow przesuwa się o 4 pola. Na tym polu znajduje się drabina, którą możemy wykorzystać i przejść na pole numer 14. Teraz mam 3, przesuwam swój pionek. Na szczęście ominęłam zjeżdżalnię, gdyż ona cofnęłaby mnie do pola numer 7. Obracam strzałkę ponownie i przesuwam się aż o 6 pól. Trochę tu ciasno przez tęczę, która jednak należy do pola 18, dlatego na razie nic z nią nie robię. Strzałka nie pokazała niczego konkretnego, dlatego ponownie ją przesunęłam. No i teraz wskazała mi tęczowe pole. To oznacza, że przesuwam swój pionek na najbliższe pole z tęczą, a właściwie z chmurką. Jest to pole numer 18. No i teraz zgodnie z zasadami dzięki tej tęczy przesuwam się na drugą stronę, czyli na pole 24. Jak widzicie, zasady tej gry są bardzo proste. Plansza jest niezwykle kolorowa, sporo się na niej dzieje. No i niestety w niektórych momentach jest troszeczkę nieczytelna, ale myślę, że jest to kwestia wprawy. Oczywiście grę wygrywa kucyk, który pierwszy dotrze do pola z numerem 100. A jeżeli chcecie grać troszeczkę dłużej, to możecie nieco zmienić zasady gry, na przykład zrezygnować ze wszystkich tęczy albo zostawić tylko jedną, a dodatkowo, kiedy staniecie na polu z chmurką i tęczą, możecie skorzystać z rzutu klejnotem. To klejnot zdecyduje, czy przesuwacie się na wyznaczone przez tęczę pole, czy też zostajecie na polu z chmurką. Myślę, że Tęczowi Przyjaciele to gra, która spodoba się nie tylko fanom bajki Mój Mały Kucyk. Plansza jest niezwykle kolorowa, do dyspozycji mamy piękne pionki oraz dodatkowe akcesoria. Zasady są jasne, no i myślę, że będziecie mieli tutaj sporo fajnej zabawy. Grać możecie z przyjaciółmi albo z rodziną. Ja grę oceniam na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat gry, a także do oglądania naszych pozostałych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!